Hej, hej hej, wszystkim wszystkim serdecznie. Witam was na kanale Szeregowy Wywoju. Dzisiaj straciłem Wena, jak to się mówi. Więc dzisiaj z innej beczki będzie. Ale na samym początku filmu zapraszam do subskrybacji, łapkowania i zostawiania komentarzy, jeżeli chcecie coś powiedzieć. zgadzacie się ze mną, czy się nie zgadzacie ze mną. A dzisiaj, że dzisiaj jest środa, powagadamy sobie o czymś takiego całkowicie z innej beczki. A ta beczka nazywa się Syn życia. O co chodzi z syn życia? O bardzo przepraszam. <laughs> o co mi chodzi? <laughs> chodzi mi o to, że spełniacie swoje marzenia. I, I jeśli macie jakieś plany, to realizujcie im, nieważne kto wam stanie na przeszkodzie. Nie patrzcie się, czy to jest wojsko, czy coś innego. Tutaj dużo osób i to ta, tam. Ta. Dużo mi mówi właśnie, że ma jakieś plany i te. A moim sensem życia, aże znaczy waszym, i moim poradą jest to, że rozwijajcie się w, tym, w tym kierunku. Nie róbcie to, co inni mówią, tylko to, co ty chcesz. Bardzo bardzo przykład. A sobie nieraz życie pluje, Ja też się mówi w twarz bo czegoś nie zrobiłem, żałuję i tym bardziej podobno. Musi się zastanowić się nad osobą, jak to ja zawsze podkreślam, to wszystko zależy od takiej jednostki, nie? Ja tak zawsze powtarzałem. A chodzi mi o to, że ta jednostka jest jako R2 w tym świecie GTA, jak to się mówi, real life, że Hmm. Trzeba robić to co chcecie, nie patrzeć ile to będzie kosztowało was spotu, zdrowia, nie patrzeć na inne marzenia kogoś innego, tylko na swoje. Prosty przykład, podoba wam się jakaś dziewczyna, dlaczego nie pójdziecie do niej i nie zagadajcie do niej? Nie zagadajcie do niej. Na przykład, choć większość osób się boi, nie, wstydzi. Czy ma jakieś plany? Nie wiem. Ja na przykład znałem że które chcieli zostać programistami, informatykami, a poszli do wojska, bo ich rodzice kazali. Oczywiście dzisiaj tutaj może taki To dlaczego ja poszedłem do wojska, jakie są plusy. Plus jest tego, od razu odpowiem, że macie stałą pensję. Tak dochadza tak, 10-tokątowo z niema i petruszki. Chodzi mi o to, że jeżeli chcecie iść, nie wiem, też mówi, no ale, daleko od domu, to zapraszam Was do, jak to się mówi, filmu, daleko od domu. Tam trochę zostało wyjaśnione nie wszystko, co chciałem. Na pewno druga część będzie i planuję drugą część, jak to się mówi, nagrać. Ale jeżeli nie macie życia, nie macie, jak to się mówi, perspektyw na dalsze życie, to zróbcie coś z tym. A nie to, że uczestniczy, że ktoś pomoże. Bo jakoś to będzie. Zawsze będzie jakoś to. Lepiej czy gorzej. Ale pewnego dnia stanie z łóżka i stwierdzisz, nic nie zrobiłem w swoim życiu. Moje życie poszło na marne. A po co to? Po co to czerpiesz? Po co o tym myśleć? Myślę, że to nie ma sensu w ogóle. Więc jedzisz na, załóżmy, ma a też wam mówi idźcie jak też się mówi na szeregowego, czy idźcie na oficerkę to zróbcie to co wasze celuszko mówi. Zaryzykujcie. Spróbujcie złapać, złapać yy, tą chwilę w rękę. Na przykład dużo teraz komentarzy dostaję, ale daleko od domu. Co ja mam zrobić? No ludzie. Czy podpisywać, czy nie? Ja mogę wam dać poradę. Ale opiszcie, opisajcie na przykład, jak na przykład u was jest. Bo ja nie w tych sytuacjach. Ja wszystko wam mówię z mojej perspektywy, jak ja to odczuwam, jak moje serduszko to odczuwa, jak to inni mówią, bardziej potwierdzone, bo mnie nie bardziej nie, mało prawdopodobne rzeczy, nie mówię wam. Bo to może być kłamstwo. A po co was kłamać? Po co w tym świecie RP ładnym jak widać, nie? Okłamywać was. Ja tylko Wam mówię, że chwytajcie życie i róbcie to, co chcecie. Nie myśleć o sytuacjach. Kanał jest wojskowy. Siecie RP. I do małej, jak ktoś mówi, bardzo małej publiczności chce trafić, bo taka jest prawda. I. Na pewno przy jakiejś tam większej ilości będę robić live, żeby to no, było sobie spokojnie pogadać, żeby to można było mniejszy kontakt z nimi z wami. Bo ten kanał po to jest stworzony. Jest po to, żeby um, osoby, które nie potrafią prowadzić swojego życia, żeby jakoś znaleźć ten sens swojego życia. Zawsze je ja powtarzam: bierzesz robisz, dowiedz się. To nie jest problem się dowiedzieć. Ale chwytajcie. Moja porada jest tylko taka. Trochę zmieniam już temat i się gubię. Że jeśli macie coś ze zrobić w życiu, nie czekajcie na ostatnią chwilę. Bo ta ostatnia chwila może być już za późno. Taka z moich porad życiowych. Nie jestem od tego, żeby wam podawać porady życiowe, ale tak według mnie jest. Więc... Chodzi mi o to, jeżeli chcesz skoczyć, macie urwisko pod sobą i chcecie to zrobić i nie wiecie co, zróbcie krok do przodu. Teraz będzie jako samobójstwo, I Jak I się mówi: lećcie. A tym słodkim akcentem miałem później bu włączyć z podochronem. Panie, by to było. Zróbcie to w sukcesie. I tym słodkim akcentem dziękuję za wysłuchanie mnie do końca. Bardziej czy mniej. I idę się teraz do końca. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Jak to się mówi? Do zobaczenia. Następnie.